Cześć, witam wszystkich widzów na swoim kanale i w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o temacie libido. Chcę go Wam przewinąć tutaj, ponieważ ostatnio dostaję bardzo wiele pytań odnośnie tego, że mamy problemy z libido. To jest coraz częstsza rzecz, która występuje u osób trenujących. Jest większa świadomość tego, niż było to kiedyś. Jak możemy to libido poprawić, jak trening fizyczny, trening na siłowni wpływa na temat libido i to wszystko przewiniemy sobie oczywiście w dzisiejszym materiale. Ja bym chciał to zrobić w takiej formule, żebyśmy podzielili sobie to na pytania. Oczywiście rozdziały czasowe też będziecie mieli. No i w pierwszym takim pytanku będziemy zajmować się tym, jak sam trening będzie wpływał na libido. I tutaj zrobię Wam taką legendę na samym początku. Później postaramy się scharakteryzować, jaka jest różnica pomiędzy kobietą a mężczyzną, jeżeli chodzi o wpływ treningu na poziom libido, bo to jednak jest bardzo istotne. Następnie zastanowimy się, dlaczego możemy mieć gorsze libido pomimo kwestii treningu, mimo tego, że też słyszymy na każdym kroku, że jednak trening będzie wpływał na to libido pozytywnie. I w ostatnim punkcie porozmawiamy o temacie wpływu wspomagania hormonalnego, czyli dopingu, no bo jednak to jest coś, co będzie tutaj w dużym stopniu powodowało zmiany w tym poziomie libido. Także jeżeli jesteście gotowi, to zapinamy pasy i jedziemy z tematem. I w pierwszym punkcie będziemy mieli wpływ treningu siłowego na podwyższenie naszego poziomu libido. Jak to działa? Pierwszy podpunkt to będzie podniesienie poziomu testosteronu. I to jest coś, co będzie występowało nie tylko u mężczyzn, ale również u kobiet. Tak, tutaj też panie będą mogły coś takiego zaabsorbować. Oczywiście większość z nich kompletnie tego nie poczuje. Ale to omówimy sobie w drugim punkcie, tam gdzie pokażę Wam i omówimy, jakie są różnice pomiędzy kobietą i mężczyzną, jeżeli o to chodzi. Także podniesie nam się poziom testosteronu, to jest pierwsza sprawa. Druga kwestia jest to zwiększenie krążenia krwi. I tutaj wykonując szczególnie ćwiczenia wielostawowe, takie z użyciem wolnych ciężarów, takie ćwiczenia jak na przykład przysiady, w ogóle dokrwienie tej okolicy kroku tutaj narządów płciowych będzie powodowało, że to libido będziemy mieli lepsze. Po prostu organizm będzie dostawał sygnał i będzie pobudzony za pośrednictwem większego przepływu krwi. Będzie lepsze natlenienie i cała spirala procesów, tutaj karuzela możemy to nazwać, ruszy. Kolejna kwestia jest to obniżenie poziomu stresu. Musimy sobie to powiedzieć. Z jednej strony będzie to działało na zasadzie obniżenia i regulacji poziomu kortyzolu, który wiadomo jak działa i jak może nas niszczyć dosłownie, długoterminowo, jeżeli ten poziom będzie po prostu rozchwiany. A druga kwestia jest to, mało osób o tym, no, na to zwraca uwagę, to jest zwiększenie ilości neurotransmiterów. Jak wiecie zapewne, osoby, które cierpią na zaburzenia nastroju, które mają depresję, zazwyczaj mają problem, jeżeli chodzi o neurotransmitery. Tutaj będzie serotonina, tutaj będzie dopamina. No i te osoby często przyjmują leki, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego, które powodują w prostych słowach, że po prostu jest przesycenie receptora tym neurotransmiterem, stąd organizm ma jego odczuwa jakby większą ilość, co powoduje, że tym osobom podnosi się nastrój. Tutaj działając z poziomu treningu możemy spowodować większe wydzielanie tych neurotransmiterów, co uważam będzie miało fenomenalne efekty dla naszego nastroju i będzie ten nastrój koiło. Dlatego trening jest bardzo często zalecany w terapii lęku, w terapii depresji i potrafi przynieść ukojenie. Także bardzo istotny punkt. No i też powiedzmy sobie szczerze, tutaj jest istotny aspekt samej psychiki. Ponieważ robiąc coś, co sobie założyliśmy, realizując zadania, to co Wam zawsze mówię, na zasadzie małych kroków, osiągając cele, w tym wypadku, które są w 100% zależne od naszej włożonej pracy, bo to jest jedna z niewielu dziedzin w życiu, gdzie tyle ile włożysz, tyle wyciągniesz. No i tutaj to będzie dawało nam informację zwrotną, że jednak to, co robimy, przynosi efekt. Poprawi to pewność siebie, nasz obraz ciała, postrzegania naszej sylwetki pójdzie bardzo do góry w zdrowy sposób i dzięki temu będzie to również miało pozytywny wpływ na naszą głowę. Uważam, że głowa to jest jednostka sterująca i jeżeli tu będzie wszystko dobrze, to cały odbiór tego, jak wyglądamy, odbiór świata, który nas otacza, będzie na odpowiednim poziomie. Także to mamy w punkcie pierwszym i teraz przejdziemy sobie do punktu numer dwa.
A w punkcie drugim będziemy mieli różnicę pomiędzy kobietą i mężczyzną. Na samym początku mówiłem Wam o kwestii poziomu testosteronu. Tutaj tak przybliżając trochę faktów, przykładowo mężczyzna, jego poziom testosteronu wyrażony w nanogramach na decylitr krwi zazwyczaj będzie się kształtował w ilości około od 200 do 900 tysiąca nanogramów. Są osoby, które są takimi anomaliami genetycznymi, które będą miały nieco wyższe poziomy, jednak większa część społeczeństwa będzie się właśnie w tym range'u zawierała. Jeżeli o kobiety chodzi, bo też mało panów o tym wie, kobiety zresztą też zazwyczaj nie analizują poziomu testosteronu u siebie. Jest to, uwaga, od 15 do 70 nanogramów na decylitr krwi, więc jest to często dziesięciokrotnie mniej niż u panów, ale ten testosteron nadal jest. Więc, tak jak mówiłem wam wcześniej, trening będzie to stymulował, jednak ta ilość, bym się tym nie przejmował, jeżeli jesteśmy kobietami, że nagle wystąpią męskie cechy, że nagle będziemy mówić głosem jak Barry White. No tutaj nic takiego raczej nie będzie. W momencie, kiedy nie będziemy się wspomagać farmakologicznie, tylko będzie to czysty trening, to te zmiany hormonalne przyjdą w odpowiednim ustawieniu, na takim poziomie natężenia, który nie powinien wprowadzić istotnych zmian w wyglądzie, i właśnie na przykład odbiorze naszego głosu. Następna kwestia jest to zmniejszenie napięcia przedmiesiączkowego. I to był temat, akurat miałem taką przyjemność, że chodził do mnie lekarz ginekolog, z którym miałem możliwość skonsultowania tego, żeby mieć informację zwrotną od specjalisty i rzeczywiście trening regularny, fizyczny, oczywiście jeżeli jest odpowiednio zaplanowany, no bo to jest podstawa, będzie zmniejszał napięcie przedmiesiączkowe. Zdecydowanie będzie mniejszy poziom napięcia, stresu na głowie i też kolejna kwestia, czyli regulacja poziomu hormonów. Regulacja cyklu menstruacyjnego u kobiet. No tutaj jest temat rzeka. Ja nie jestem ginekologiem, ale to są podstawowe informacje, które pozyskałem od osoby, która zajmuje się tym 25 lat i które jestem w stanie Wam dać, bez wdawania się w większe szczegóły. I rzeczywiście, patrząc po opiniach, bo też zadałem sobie trud, żeby je sprawdzić, kobiety bardzo często to raportują, że jednak cykl się bardziej wyregulował. Jednak nasze ciało jest stworzone do wysiłku, nie jest to żadna tajemnica. Kolejna kwestia jest to zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej. Większa ilość tkanki tłuszczowej będzie promowała wyższy poziom estrogenów. O ile odpowiednie poziomy estrogenów u kobiet, u mężczyzn będą powodowały to, że cała machina hormonalna będzie chodziła w odpowiedni sposób, o tyle też za wysokie poziomy, związane często też z samą ilością tkanki tłuszczowej zbędnej, będą zakłócały ten proces, więc pośrednio wpływając na regulację tego poziomu poprzez trening, poprzez odpowiednią dietę, która zazwyczaj jest częścią tego lifestyle'u, jeżeli już zaczynamy się w to wkręcać mocniej, będziemy wpływali na to, że poziomy hormonów w naszym organizmie będą się regulować naturalnie. Nie mówimy kompletnie o kwestii wspomagania. Także myślę, że taki drugi punkt, jeżeli chodzi o różnice kobiety i mężczyzny, również mamy omówione. I teraz przejdziemy sobie do punktu numer 3. A w punkcie trzecim będziemy mieli to, no, dlaczego nie mam dobrego libido, pomimo tego, że trenuję. Bardzo często jest tak, że ludzie się skarżą albo słyszą: ty, no kurde, chodzę na siłownię, ćwiczę 6 razy w tygodniu, naprawdę ćwiczę ciężko, trzymam dietę, no ale mam słabe libido, nawet gorsze niż miałem wcześniej. No i bardzo często odpowiedź jest tutaj taka, że jest tego treningu za dużo, no bo to jednak jest duży wycisk i organizm w pierwszej kolejności będzie próbował się zregenerować. Jeżeli będziemy go bombardować 6 razy w tygodniu ciężkim treningiem po 1,5-2 godziny, są maniacy, którzy tak trenują i często kobiety to są, bo też znajdują po prostu swoje miejsce i swoją taką strefę relaksu. Można się od tego uzależnić w taki pozytywny sposób, ale też widzicie, jeżeli pójdzie przesada, to będziemy ciągle chodzić zmęczeni, będziemy chodzić senni. Jak pójdziemy sobie na 2 godziny zrobić ciężkie siady, będąc w deficycie kalorycznym, robiąc ciężkie nogi, no to wracając raczej nie będziemy wulkanem energii, nie będziemy tryskali humorem, tylko po prostu będziemy się chcieli wypoziomować jak najszybciej i złapać trochę energii. Tak to wygląda. Kolejna kwestia jest związana z przebywaniem w długotrwałym deficycie kalorycznym. Zazwyczaj osoby, które chcą przygotować się do lata, do wakacji, tak jak na przykład teraz okres, który mamy, mamy końcówkę kwietnia, no to
Trening coraz cięższy zgrywa się z długotrwałym deficytem kalorycznym, ponieważ chcemy sylwetkę jak najszybciej pokazać, odsłonić ją, zdjąć tą warstwę tkanki tłuszczowej, która jest na mięśniach. No i to będzie powodowało, że przebywanie w takim stanie przez kilkanaście tygodni, co często jest wymagane, żeby uzyskać w pełni odtłuszczony wygląd, który nas będzie satysfakcjonował, no, będzie prowadziła do tego samego, czyli przemęczenia organizmu. Jednak surplus kaloryczny, większa ilość tłuszczu w rozsądnych ilościach będzie powodowała, że ciało nie będzie się aż tak szybko męczyło. Jeżeli będzie tego tłuszczu mało, jeżeli rezerwy glikogenu w mięśniach będą wypróżnione w dużym stopniu i będziemy do tego się ciężko katować na siłowni, no to efekt łatwo tutaj przewidzieć. Kolejna kwestia jeszcze związana z samym tłuszczem jest jego zbyt niski poziom. I to jest kwestia dosyć ciekawa, ponieważ każdy z nas ma jakiś taki set point tłuszczowy, że tak powiem, jeśli chodzi o body fat, gdzie będzie czuł się najlepiej, gdzie będzie miał fajny kompromis pomiędzy tym, jak wygląda, tym, jakie ma libido, jaki ma humor, jaki ma poziom energii na co dzień. I bardzo często jest tak, że nasze oczekiwania odnośnie tego, jak chcemy wyglądać, jaki poziom otłuszczenia mieć, będą się z tym rozjeżdżać. Jeżeli na przykład w przypadku panów ten BF będzie się kształtował na poziomie 14-15%, myślę, że to jest dosyć rozsądne założenie, to gdzie czujemy się najlepiej? Raczej uważam, że mało mężczyzn procentowo będzie się czuło na jednocyfrowych poziomach BF-u bardzo dobrze. Są osoby, które się tak czują, ale większość na nieco wyższym poziomie. A nasze oczekiwania odnośnie tego, jak sylwetka będzie wyglądała, jak chcemy, żeby wyglądała, związane są, nie wiem, z poziomem tkanki tłuszczowej na poziomie 7%, strzelam, ale dawam to jakiś obraz, no to musimy się przygotować, że też to będzie miało negatywny wpływ na poziom libido i ogólnie naszego poziomu energii. To samo, jeżeli chodzi o kobiety. Kobiety mają z natury dużo wyższy poziom tkanki tłuszczowej, taki zdrowy, można tutaj oscylować w okolicy 25% z jakimiś odchyleniami. I też panie, które będą schodziły niżej, bo na przykład sylwetka, którą sobie wymarzyły, będzie przy około 15-16% poziomu tkanki tłuszczowej, jeżeli sylwetka już ma być zarysowana, już ma się jakoś fajnie brzuch przebijać, to często się okaże, że taki BF będzie wymagany, ale jednak to w stosunku do ich bazowego poziomu będzie się trochę różniło. Dlatego też odczujemy negatywne efekty, jeżeli chodzi o poziom libido. Także to mamy ogarnięte i teraz przejdziemy sobie do punktu czwartego. A w punkcie czwartym będziemy mieli kwestię dopingu. I tutaj, jeżeli chodzi o temat dopingu, no to sprawa jest tutaj bardzo obszerna. Ogólnie, w prostych słowach, tak żeby się nie skupiać tylko i wyłącznie na temacie dopingu, ponieważ w moich poprzednich filmach, jeżeli je oglądacie, to macie to opisane całkiem dobrze, więc podstawowe korelacje hormonalne, wpływ na siebie poszczególnych hormonów, a także to, jak będzie działało wspomaganie farmakologiczne, będziecie mieli raczej dobrze wyjaśnione. Ale w prostych słowach, żeby scalić to z tym materiałem, jeżeli będziemy ingerować w nasz poziom hormonów naturalny, każdy ma odrobinkę inaczej te hormony ułożone i proporcje pomiędzy nimi powodują, że my odbieramy to jako dobre samopoczucie. Nie u każdego będzie identycznie tak samo. Może się okazać, że na przykład poziom estradiolu, my się czujemy dobrze w dolnej granicy normy, czy powiedzmy mając estro 30, a druga osoba może mieć estro 60. I przy takiej czuć się najlepiej. Tak, jest to jak najbardziej możliwe, mimo że ta 60 będzie się już wymykała z tej normy referencyjnej. To jednak ta osoba może czuć się dobrze. I jeżeli będziemy ingerować w układ hormonalny, będziemy chcieli uzyskać poziomy hormonów, w tym wypadku witaminy T, no bo to jest raczej podstawa, jeśli chodzi o mężczyzn, które znacznie przekraczają naturalną produkcję, no to będzie to niosło za sobą różne skutki. Jeżeli będziemy podawać substancje takie jak nandrolon, takie jak jest cała dosłownie grupa tych środków i prawie każdy z nich będzie miał działanie uboczne, przy którym, jeżeli przesadzimy albo nie dopilujemy pewnych spraw, może się to odbić negatywnie na naszym poziomie libido. Oczywiście te środki nacechowane dużym poziomem androgenów, takie jak na przykład tren, dla mnie to jest dramat, jeżeli chodzi o samopoczucie, o to jak działa i procent tego, co nam daje w stosunku do tego, co nam zabiera,
I to jest bardzo słaba inwestycja. Jednak jeżeli chodzi o kwestię takiego drive'u seksualnego, no tu on będzie. Będzie u większości osób i to bardzo mocny. No w ogóle zdecydowana większość mężczyzn, jeżeli poda w ogóle witaminę T, czyli testa, no to tutaj ten drive będzie dobry. Ale już, jeżeli rozjadą nam się poziomy hormonów, estradiol się za bardzo rozjedzie, bo nie przypilnujemy tego, poziom prolaktyny podskoczy, bo na przykład będzie nandrolon używany, no to tutaj będzie dupa. I tutaj ciężko byłoby w jednym materiale określić to wszystko, ponieważ musielibyśmy się skupić tylko i wyłącznie na charakterystyce przyjmowanych substancji. Jednak dawam to jakiś obraz z zewnątrz, jak dokładanie hormonów na własną rękę, próba ułożenia tych wszystkich elementów wedle naszego widzimisię może cały proces zrujnować. Także mam nadzieję, że to przewinąłem Wam szybko. Materiał nie jest długi, pozwoli mieć taką podstawową wiedzę w temacie libido. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że Wam coś dał. Także dziękuję bardzo za spędzony wspólnie czas. Dzięki, że wpadliście. Polećcie filmik znajomym, polećcie kanał, będziemy mieli większą społeczność, będziemy w stanie nagrywać więcej fajnych materiałów. A teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia przy kolejnym materiale. Hej!